i powiem o systemie, który niszczy nasz kraj i sprawia warunki w nim życia upokarzającymi, czyli o kapitalizmie i o systemie tym w sytuacji międzynarodowej, imperializmie, który jest jego wyrazem w stosunkach międzynarodowych. Kapitalizm jest to system, który jest po pierwsze niewydajny, nie ma skapywania dobrobytu. Przez anarchię produkcji, przez żarcie się, przez to, że każdy ciągnie w swoją stronę, każda firma ciągnie, jak z tego dochodu narodowego wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Ten dochód narodowy wcale nie rośnie szybciej, a rośnie wolniej. Po drugie, jest to system niesprawiedliwy, bo promuje on kogo? Nierobów! Nierobów, którzy nie czerpią dochodów z pracy czy z jakichkolwiek uczciwych zajęć. Czerpią go z tytułu własności, bo właściciel przedsiębiorstwa nie wchodzi tutaj na etapie produkcji. On wchodzi dopiero na etapie dystrybucji, gdzie jest już do podziału, gotowe do podziału, do dziobania. I to ten system wyzysku upokarzający Polaków, promujący nierobów, promujący nieuczciwość, promujący cwaniactwo, jest systemem, który ma ten wyraz w swoim międzynarodowym aspekcie. Jest, tym wyrazem jest imperializm, czyli podbój całych narodów. Podbój narodów, nie za pomocą czołgów czy karabinów. Czołgi i karabiny mogą, ale nie muszą być czasami używane do otwierania, zamykania rynków. Prawdziwy podbój i cel militaryzmu, cel użycia sił zbrojnych, to jest uzyskanie, utrzymanie lub przejęcie kontroli nad rynkami. Kontroli nad rynkami, na których można wyzyskiwać ludzi, na których można z krajów biedniejszych za tanią siłę roboczą wyzyskiwać i do krajów bogatych. Rośną tylko nierówności między krajami biednymi a bogatymi, co sprawia, że w ogóle się nic nie rozwija do porządku. Sprawia to, że masowa migracja, ludzie uciekają przed biedą. Ludzie uciekają przed biedą, która i tak w końcu ich dopadnie, bo niedługo nie będzie już gdzie uciekać. Ale imperializm to jest właśnie tak, że nierówności, które powodują, że nie opłaca się rozwój. Bo po co inwestować w automatyzację, w rozwój, w cokolwiek? Po co, jeśli można zatrudnić dziecko w kraju trzeciego świata, gdzieś w Azji albo w Afryce, które zrobi to taniej niż maszyna? Właśnie dlatego musimy się przeciwstawiać imperializmowi, czyli kolonizacji przez kapitał. Chciałbym też oddać głos osobom i wypowiedzieć się za osoby, które są tu niestety nieobecne, czyli naszych ukraińskich towarzyszy, którzy często zostali zatrzymani przez mobilizację wojenną albo są po prostu mają sprawy sądowe, bo są prześladowani i represjonowani i aresztowani za to, że sprzeciwiają się neoliberalizmowi, za to, że sprzeciwiają się wojnie. Od 8 lat są represjonowani, na przykład towarzysze nasi antykapitaliści, którzy walczą, sprzeciwiają się tym zmianom, sprzeciwiają się temu, że ich kraj jest rozkradany. Pomyślcie właśnie, Ukraina straciła Krym, ale straciła też 5 milionów hektarów ziemi w nielegalnej prywatyzacji za grosze. To jest dwukrotnie powierzchnia Krymu. Bo dziś narody podbija się nie tylko czołgami, ale podbija się je kapitałem, podbija się je firmami. I apelujemy o uwolnienie naszych ukraińskich towarzyszy. Apelujemy o solidarność międzynarodową. I wiemy, że wojna, otwarty konflikt militarny nie jest żadnym rozwiązaniem. Wbrew temu, co myślę, Putin sobie w ten sposób obroni się przed Zachodem. Jedyną bronią skuteczną, której siedzący w kieszeni oligarchów Putin się boi użyć, bo by musiał uderzyć w swoich mocodawców. Jedyną bronią, która chroni przed imperializmem jest co? Jest międzynarodowa solidarność ludzi pracy. Jest przerwanie systemu wyzysku, który utrzymuje dominację bogatego Zachodu nad całą resztą świata. I to jest prawdziwa odpowiedź, a nie to, co mówią równi panowie militaryści. Nie bawmy się tutaj w żadne histerię wojenną. Walczmy, pamiętajmy, że dla każdego z nas wróg jest we własnym kraju. Wrogiem są kapitaliści, wrogiem są właściciele przedsiębiorstw. To jest wróg Polski. Brawo!